Norwid, który ma nam tak dużo do powiedzenia, rzeczy najważniejszych, rzeczy takich jak na przykład to, jakie powinno być nasze człowieczeństwo. To człowieczeństwo, przy którym zapominamy, że właściwie mamy wszyscy godność kapłaństwa. Tak on to widzi, prawda? Człowiek jest właśnie tym kapłanem bezwiednym. I kapłaństwa czego? Kapłaństwa wielkich wartości. Te wielkie wartości norwidowskie to przede wszystkim prawda. Wciąż wraca w swoich pismach do problemu prawdy. Prawdy, która jest nie tylko sprawą intelektu, jest także sprawą uczuć i sprawą życia. I to jest dopiero pełna prawda. Ten problem prawdy łączy się w ogóle u niego z problemem całościowego spojrzenia na każdy nasz dzień, na całe nasze życie, na cały świat. Nie patrzeć na cząstki i fragmenty tylko, nie według nich cokolwiek oceniać. Widzieć całość, szukać całości. Całości, w której są też jakieś elementy negatywne czasem, ale ważne jest, żeby właśnie wchodziły w obręb czegoś, co jest w gruncie rzeczy piękne i dobre. Panie prezydencie, czy bliskość pomnika pomoże panu w podejmowaniu decyzji? To ja muszę powiedzieć, że nie myślę raczej tymi kategoriami. Ja myślę, że to miejsce na pomnik jest miejscem godnym i to jest niezwykle istotne. To jest właściwie samo centrum Warszawy, to jest pobliże Placu Bankowego i siedziby w tej chwili władz i województwa mazowieckiego i władz Warszawy. I z tego punktu widzenia już poszukujemy w wielu miejscach w tej chwili miejsc Warszawy dla ludzi, którzy nie mają swoich pomników, bo to nie tylko. Mówimy teraz dużo o wartościach. Które z wartości opisywanych przez Norwida dla pana są najbliższe? I odpowiedzialność, i patriotyzm, tak bym to określił, a także ma pewien element, który można określić jako samo zastanowienie się nad sobą. Znaczy, a tutaj w psychologii to się określa jako introspekcja, ale mnie nie chodzi o introspekcję w wymiarze indywidualnym. Nam jako narodowi tego rodzaju introspekcja też jest na pewno potrzebna, o ile nie prowadzi do w rezultacie do skutków o charakterze destrukcyjnym, bo są dwa sposoby krytycznego patrzenia na swój własny naród. To jest sposób, który ma służyć ulepszeniu, poprawie sytuacji, przełamaniu różnego rodzaju błędów i narowów. I to jest drugi sposób, też niestety obecny w naszej historii, którego efektem jest zaprzeczenie wartości narodowej, rezygnacja z patriotyzmu. No, swoisty pod tym względem, w tym zakresie nihilizm. Jeżeli chodzi o tą pierwszą postawę, to uważam, że ona powinna być myślącej części naszego społeczeństwa bliska. Jeżeli chodzi o tą drugą, obecną dzisiaj w Polsce, uważam ją za wyjątkowo wręcz groźną. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, panie, do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, panie. Tęskną mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskną mi, panie.
bo bez tęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, Panie, tęskno mi owdzie, gdzie ktoś o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej. Tęskno mi, Panie. Tegoroczny Światowy Dzień Poezji jest pod znakiem Cypriana Norwida. Tak się szczęśliwie złożyło, że możemy zacząć położeniem kamienia węgielnego pod budowę pomnika Cypriana Kamila Norwida. Właśnie w tym miejscu, gdzie niedawno, to znaczy, co to jest w historii, czas prawie 200 lat, na ulicy Orlej mieszkał przez pewien czas nasz wybitny poeta. Są tutaj poeci z Lwowa, z Wilna, z Węgier, z Anglii, z Wielkiej Brytanii. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję, zwłaszcza młodzieży i obecnej tutaj pani profesor Jadwidze Pucyninie. Współpracownikiem profesora Juliusza Wiktora Bomulickiego, który objął honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem. Zgodził się na to, mimo iż ma 96 lat. Nie mógł przyjść, ale reprezentuje go pani profesor. Ja będę do Państwa mówił, starał się mówić słowami Cypriana. Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel. To słowa, które napisał Norwid w słynnym, przepięknym nekrologu poświęconym Fryderykowi Chopinowi. Spójrzcie Państwo, jak, co za zbieżność. Przecież te wszystkie określenia w równym stopniu, w pełni prawdy, odnoszą się do samego Norwida. Rodem warszawianin. Urodził się tak jak Chopin niedaleko Warszawy, w Dworku Szlacheckim. Sercem, duszą i umysłem był Polakiem jak nikt inny. Bolał nad losem Polski, a talentem był, jest i pozostanie obywatelem świata. Jeszcze jedno zdanie skierowane do nas wszystkich przez Ojca Świętego, papieża Polaka. Słowa dotyczące Norwida. Mamy wszyscy wielki dług w stosunku do tego poety, czwartego wieszcza, jednego z największych poetów myślicieli, jakich wydała chrześcijańska Europa. Jeśli pan pozwoli, panie prezydencie, poproszę pana o zabranie głosu. Chciałbym tylko podzielić się refleksją. Wszyscy politycy wielkiego formatu zawsze cenili poetów. Za to panu dziękuję. Szanowni państwo, muszę powiedzieć, że fakt, że mogę wziąć udział w tej uroczystości, która zapoczątkuje proces wystawienia pomnika jednemu z największych polskich poetów i która wynika z inicjatywy społecznej, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, zostałem tutaj zaproszony, ale to nie inicjatywa władz Warszawy, czego żałuję, panowie się pojawili pierwsi, jest przyczyną tego, z czym dzisiaj się tutaj spotykamy. Cyprian Kamil Norwid jest nazywany czwartym z polskich wieszczów. Jest niewątpliwie poetą, który ma swoje absolutnie samodzielne miejsce w historii polskiej kultury, w historii polskiej literatury, w końcu w historii polskiej poezji i dramatu. Otóż
Jest to człowiek, co zresztą było nie tyle widać, co słychać przed sekundą, którego poezja ma wiele przesłań. Jest to przesłanie uniwersalne, jest to przesłanie chrześcijańskie. Mniej było to widać w przed chwilą cytowanym utworze, ale również przesłanie narodowe. Był Cyprian Kamil Norwid niewątpliwie poetą, jak wskazał na to w cytowanej również wypowiedzi Jan Paweł II, który jednocześnie był myślicielem, ja mógł powiedzieć nawet używając dzisiejszej terminologii, filozofem społecznym. Był czwartym wieszczem i był jedynym wśród wieszczów człowiekiem silnie bardzo związanym z Warszawą. My w Warszawie staramy się dzisiaj przywracać pamięć. Przywracamy ją przez budowę niejednego pomnika, przywracamy ją przez budowę Muzeum Powstania Warszawskiego. Będziemy ją, mam nadzieję, już wkrótce przywracać przez inicjatywę budowy Muzeum Dziejów Państwa Polskiego. Pomnik Cypriana Kamila Norwida jest też elementem przywracania pamięci. Pamięci, którą na dwa blisko pokolenia starano nam się może nie do końca odebrać, ale w każdym razie bardzo mocno ograniczyć i wprowadzić pewien jednorodny, obcy zresztą duchowi naszego narodu kanał. Cieszę się, że takich inicjatyw, nie tylko w odniesieniu do wybitnego poety Cypriana Kamila Norwida, jest w Warszawie więcej. Bardzo serdecznie dziękuję i raz jeszcze wyrażam wielką satysfakcję i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Teraz chciałbym poprosić o zabranie głosu pana profesora Światosława Świackiego z Sankt Petersburga. To powrót Norwida, wielki powrót, który z każdym dniem, z każdym rokiem staje się bardzo i bardziej widoczny. I w Polsce tak, i tak w Rosji też. Bo Rosja przyznaje się do wielkości wielkich poetów na całym świecie, w tym w Polsce też. Za czasów jeszcze wiadomych, w 70. latach został wydany Szczupły Norwid. Teraz Norwid jest wznowiony, jest piękna książka wydana przez pana Bazilewskiego w Moskwie. Tam są ładne tłumaczenia. I to jest wielki powrót Norwida w Rosji. I to jest znamieniem czasu. Nie tylko w Polsce, ale i w Rosji. I teraz oczywiście na całym świecie, bo to się należy, ten powrót jest konieczny. I to jest wielkie dzieło. Zostałem do zabrania głosu i cieszę się bardzo, ponieważ byłem w kilku komitetach, które wznosiły pomniki naszym znakomitościom, między innymi tu zaraz sąsiada naszego Juliusza Słowackiego. I o Norwidzie stale myśleliśmy. I teraz jest projekt wzniesienia pomnika Norwidowi również w Paryżu, pana Jocza. Miejmy nadzieję, że to też dojdzie do skutku w 13 dzielnicy, niedaleko Zakładu Świętego Kazimierza. I wydaje mi się, że jednocześnie i ten pomnik tutaj, którego dzisiaj kamień węgielny kładziemy, i ten paryski niedaleko kościoła, niedaleko Zakładu Świętego Kazimierza w tym samym mniej więcej czasie powstanie. Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że reprezentuję tu profesora Gomulickiego
i czuję się tym bardzo zaszczycona, że mnie o to poprosił. Jego tu ogromnie brak. Jest chory, ale wciąż niezwykle żywy duchem i umysłem. I bardzo myśli o tej sprawie pomnika. Projektuje, jak to powinno wyglądać, jaki powinien być ten pomnik, kto powinien być w komitecie honorowym. I dzisiaj jest tu niewątpliwie z nami. Proszę Państwa, no, Norwid jest i jemu, i mnie kimś najbliższym. I tak sobie myślę, Norwid jeden ze swoich wierszy zakończył słowami: prawda się razem dochodzi i czeka. I myślę, że nie tylko prawda w ogóle, ale także prawda o wielkości Norwida jest czymś, na co długośmy czekali, stopniowo coraz bardziej ludzie sobie uświadamiają tę wielkość i niewątpliwie norwidolodzy, a największym norwidologiem jest profesor Gomlicki, niewątpliwie pomagają dochodzić do tej prawdy. W imieniu Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO pragnę wyrazić radość z faktu, że obecna uroczystość została włączona do obchodów Światowego Dnia Poezji, proklamowanego przez UNESCO po to, by zwracać uwagę opinii na całym świecie na wartość, jaką stanowi poezja, oraz na bogactwo różnych wartości, jakie dzięki niej stają się naszym udziałem. Jak niedawno podkreślił dyrektor generalny UNESCO, Dzień Poezji ma być okazją, by przyjrzeć się użytkowi, jaki czynimy z języków, dziedzictwa i pamięci. Składając serdeczne podziękowania i gratulacje członkom Komitetu Honorowego i Komitetu Społecznego, życzę, by upamiętniając postać i dorobek Norwida, pomnik, który tu stanie, skłaniał w szczególny sposób do takiej refleksji. Wydarzyło się to 15 kwietnia roku pańskiego 2004, w 26 roku pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II, papieża polskiego, gdy na stolicy arcybiskupiej w Warszawie zasiadał Jego Eminencja ksiądz kardynał Józef Glemb, prymas Polski, a prezydentem miasta stołecznego Warszawy był profesor Lech Kaczyński. Tegoż dnia w stolicy Polski, w Warszawie, na skwerze przy zbiegu ulic Elektoralnej i Przechodniej miało miejsce położenia kamienia węgielnego pod pomnik genialnego Polaka, wszechstronnego artysty, wielkiego poety, rysownika, malarza i rzeźbiarza, a także wybitnego myśliciela Cypriana Kamila Norwida. Kamień ten wzięty został w 180. rocznicę urodzin poety z pola położonego w pośrednim sąsiedztwie dworku w miejscowości Laskowo-Głuchy, w którym urodził się Cyprian Kamil Norwid. W wydrążonym w tym kamieniu zasobniku umieszczono garstkę piasku pobranego z grobu matki poety w miejscowości Dąbrówka. Uroczystość ta odbyła się na 15 dni przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W bardzo smutnych czasach, nie tylko dla Polski, lecz dla całego świata. W którego różnych rejonach przelewała się krew niewinnych ludzi. W czasach relatywizmu moralnego i ogólnego upadku wartości. W okresie, w którym w Polsce od wielu lat utrzymywało się
kilkumilionowe bezrobocie, w stanie ogólnego przygnębienia, szerzącej się korupcji i prywaty oraz panoszącego się lokajstwa. To właśnie te wady były najostrzej krytykowane przez Norwida, który ratunek dla Polski i całego świata widział w duchowym i moralnym odrodzeniu człowieka, narodu i ludzkości. Kamień węgielny pod pomnik poety położony został w nadziei, że myśli i wskazania tego wielkiego patrioty, sługi prawdy, Cypriana Kamila Norwida, pozwolą jego dalekim wnukom przy pomocy opatrzności Bożej odrodzić naród polski, Europę i świat. Na wieczną rzeczy pamiątkę akt ten podpisali. I tu następują podpisy szeregu osób. Będzie tylko zewnętrznym znakiem, ale będzie inspirował do tego, by ludzie w nowych warunkach i z nowym, że tak powiem, z nową siatką pojęć zupełnie teraz będą chcieli żmudnie odczytać to, co Norwid przekazał, to na pewno będzie to inspirowało do dobra w wielorakim tego słowa znaczeniu. To, co powiedział pan profesor Świacki z Petersburga tutaj, to jest naprawdę bardzo ważne. Ja nieraz się zastanawiam, dlaczego właśnie w Rosji jest ten renesans Norwida. To jest bardzo ciekawy fakt. To, co on powiedział, powrót Norwida jest potrzebny. Powrót Norwida jest konieczny, dlatego że nie ma innej drogi by wróciły zasady, by wróciły pryncypia, by wróciły by wróciło pewne odczytanie sensu istnienia i celu istnienia, jak nie przez promowanie właśnie takich ludzi, takich postaw, które w tej przestrzeni coś wniosły, a Norwid wniósł. Spotykam się z wieloma młodymi ludźmi w szkołach, z ludźmi na jakichś takich popularnych spotkaniach norwidowskich i zawsze słyszę te skargi na trudność Norwida. I w związku z tym widzę sens takiej pracy, którą między innymi podjęła moja pracownia norwidowska na Uniwersytecie Warszawskim, przygotowywania właśnie słownictwa Norwida. Mamy pełną kartotekę tego słownictwa. Z tej kartoteki korzysta mnóstwo ludzi w tej chwili. Wciąż mamy zapytania o słowa, o ich występowanie i o znaczenie tych słów także. I cały szereg wydawnictw,
których właśnie staramy się pomagać ludziom rozumieć poszczególne utwory, poezję Norwida. No i przecież to nie my jedni to robimy i ta praca norwidologów to są już w tej chwili całe w ogóle biblioteki. Przygotowuje się nowe, wielkie wydanie pism Norwida, 16-tomowe w Lublinie pod kierunkiem profesora Sawickiego. Myślę, że to wszystko będzie razem i pomniki, i spotkania różnego typu popularno-naukowe i popularne nawet zupełnie, i wydawnictwa. I może to, co się w ogóle dzieje w tej chwili w kulturze, słyszę z różnych stron, że może wraca fala jakiegoś doceniania wnętrza człowieka, problemów moralnych, problemów sakralnych. Może to wszystko wpłynie na to, że rzeczywiście Norwid znów rzeczywiście będzie jakoś doceniony w pełni przez tych swoich wnuków i prawnuków.